szczeputka dzisiaj na ustach wszystkich, a niedbawem na ustach wszystkich będzie cała gmina Sosnówka, bo zbliża się jeszcze większa inwestycja. Na Czeputce się zatrzymajmy. Ta droga była potrzebna, była solą w oku. Dla pana wójta była jednym z priorytetów, startując w wyborach samorządowych na wójta. Została zrealizowana. Kolejna biała karta książki o gminie Sosnówka zapisywana, kroniki? Oczywiście, tutaj powiem, że... Dobra, nie będę skromny. Nie tylko obiecuję, ale dotrzymuję. Obiecałem, dotrzymałem, tak, moja książka dalej się pisze, kolejna kartka została zapisana, ale to nie koniec, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, nie będę na razie zdradzał szczegółów, wszyscy wiedzą, śledząc też media społecznościowe gminy, co się dzieje, gdzie się dzieje, ale będzie tych kartek naprawdę jeszcze dużo zapisane, są już podpisane umowy, czekają przetargi, żeby je ogłosić. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak do tej pory, bo nie będę ukrywał, przetargi poszły nam bardzo dobrze. W pieniążkach, które mieliśmy, zmieściliśmy się i znów będę skromny i powiem, że robimy drogi, budujemy te drogi, naprawdę sporo tych dróg, ponad 10 km już w tej kadencji zdążyliśmy wyasfaltować tych dróg powiatowych, gminnych, a gmina Sosnówka nadal nie posiada żadnego kredytu. I na razie chyba nie będziemy go brali. Powiedz mi, panie wójcie, trochę właśnie o kosztach tej drogi, Czeputce 3 km i trochę o kosztach. Ta droga ma dokładnie 2400 metrów. Wykonana, całkowity koszt inwestycji jest to 5 milionów 90 tysięcy z niewielkim kawałeczkiem. 50% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. 50% zostało podzielone pomiędzy powiat i gminę, czyli po około milion dwieście wyszły nas te i powiat, i gminę, ale warto. Uważam, ja cały czas uważam, że warto, zresztą nawet ksiądz przed poświęceniem tej drogi przypomniał ten moment, kiedy był wikarym w Motwicy 25 lat temu i wtedy już ta droga była marzeniem, więc dzisiaj spełniłem nie tylko moje marzenie, ale spełniłem marzenie wielu, wielu osób, wielu mieszkańców. Zresztą tak jak miałem okazję rozmawiać tutaj z ludźmi, kiedy starsze osoby mówią: super, ja teraz spokojnie rowerem pojadę na cmentarz, ja pojadę do kościoła, ja gdzieś pojadę po dobrej drodze i to cieszy. I warto dla tych kilku osób, choćby dla tych kilku osób, które są zadowolone, robić te drogi, ale tu akurat będzie tych osób naprawdę dużo, bo to jest środek gminy, jakby nie patrzeć. A zadowolenie mieszkańców jest moim zadowoleniem i tu z tego miejsca obiecuję, że dalej będę działał, dalej będę robił wszystko, żeby tych osób zadowolonych było jak najwięcej. Pobłogosław tu zebranych oraz tę drogę. Najlepszy nasz Ojcze spraw, niech wspominanie historii i mieszkańców tych miejscowości, które będą korzystały z tej drogi, pobudza pamięć o przodkach, wzmocni naszą tożsamość i pobudzi do większej odpowiedzialności za przekaz wiary. Panie Robercie, nożyczki w ruch dzisiaj w Czeputce. Cieszymy się, bo to już kolejna droga, którą możemy otwierać dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wcześniejszego Funduszu Dróg Samorządowych. To są bardzo istotne środki finansowe przekazywane na rzecz samorządów, zarówno tych gminnych, jak i powiatowych. I bardzo się cieszymy, bo one służą ludziom. Ludziom, czyli tym, którzy mieszkają w tych naszych małych ojczyznach, na wioskach, które tworzą naszą wspaniałą wspólnotę tutaj podlaską. Bardzo się cieszymy, że te środki, a przypomnę, to jest ponad 5 milionów 990 tysięcy złotych, z tego 50% dofinansowania rządowego. Pozostałe środki to jest solidarna współpraca gminy i powiatu tutaj bielskiego i to są dobrze wydane środki. Wicewojewoda tą drogę pamięta. Tak jest, bardzo dobrze pamiętamy, niedaleko mieszkamy, możemy powiedzieć, że z radością w dniu dzisiejszym otwieraliśmy tą drogę, bo ta droga była potrzebna. Tutaj było wiele sugestii, że połączy nie tylko tą gminę, ale miejscowości, które tak naprawdę niedaleko siebie są położone, ale w szczególności, powiedzmy tak,
ta droga była ciężka do przejechania. Pokurzanie, tak jest, jak najbardziej, ale najistotniejsze jest to, że teraz jest to droga bezpieczna i szczególnie będzie stanowiła znakomity trakt, bo tutaj za naszymi plecami jest jeszcze odcinek, który można powiedzieć wymaga remontu oczywiście w stronę Romanowa, czyli tak naprawdę perły nie tylko tej gminy, ale powiatu bielskiego, bo tutaj mamy wspaniałe muzeum, wspaniały szlak rowerowy, który ta droga będzie tak naprawdę stanowiła bezpieczną komunikację. A szczególnie kierujemy te słowa do turystów, bo to jest wspaniały region. Zdrowy klimat, wspaniali ludzie i teren, gdzie warto odpocząć, ale również zapoznać się ze wspaniałą kulturą i wspaniałą historią tych ziem. Nie mogę nie wymienić, będzie długo, ale muszę wymienić wszystkich, którzy wzięli udział w planach, pomyśle tej drogi. Tutaj zacznę od radnych powiatowych. Tomek Andrejuk, Mateusz Majewski, Marek Sulima. Zrodził się pomysł. Poszliśmy do starosty, do Mariusza Filipiuka. Spodobało mu się, poszliśmy do pani dyrektor Krystyny Beń i sprawa nabrała tempa. Także to użyliśmy roboty. Później, kiedy już ta dokumentacja była gotowa, zostały złożone wnioski do Urzędu Wojewódzkiego, o czym pan wojewoda wie i pewnie powie. Nie mogę też tutaj nie wspomnieć później o ogromnym wsparciu przy całości też pana posła, tutaj ukłon w stronę pana posła Dariusza Stefaniuka. Szkoda, że nie ma, bo swój udział też w tym miał senator Grzegorz Bierecki, ale to już mu przekazywałem, mam nadzieję, że pan poseł przekaże. Efekt widzimy dzisiaj. Jak doszło do realizacji tej inwestycji w Czeputce? Do realizacji doszło dość szybko. Tak jak tutaj pani dyrektor w przemówieniach mówiła, powstała inicjatywa tutaj ze strony samorządu gminnego, pana wójta i radnych z jednej strony, natomiast z drugiej strony inicjatywa też się rozpoczęła ze strony pana starosty Mariusza Filipiuka, który rozmawiał z panem wojewodą Robertem Kmitruczukiem i te dwa wątki, kiedy się zbiegły, zapadła decyzja, żeby opracować dokumentację, złożyć wniosek do województwa, który został pozytywnie rozpatrzony i sprawy nabrały tempa i w bardzo szybkim czasie została ta droga wybudowana tak naprawdę, ponieważ była to droga zupełnie gruntowa, piaszczysta i to jest bardzo istotne i warte podkreślenia, że powiat bialski stara się te pozostałe jeszcze nieliczne, ale jednak drogi gruntowe utwardzać w standardzie już takim przyzwoitym jak na dzisiejsze czasy. Także cieszymy się, że ten odcinek drogi nie jest już drogą gruntową, ale drogą asfaltową. Ja tylko powiem, że tu jest około 3 km drogi. Ja sama nie wierzyłam temu, że my w ciągu roku jesteśmy w stanie, że wyjdzie taka droga, bo przecież wiadomo, tutaj nie ma dużej zabudowy. Tu ludziom droga jest potrzebna, dojazd do Motwicy skraca się, są tam jakieś pojedyncze domy. No, w sierpniu ogłosiliśmy 2021 roku przetarg, a w lipcu odbieraliśmy w tym roku drogę. Wykonawca przedsiębiorstwa Parczewskie z prezesem na czele sprężył się tak, że ta droga została wykonana w terminie. I widzimy sami, w jakiej technologii. No jeszcze tutaj należałoby wymienić nadzór Inwestcom, który też pilnował tej drogi, który bardzo dużo czasu tu spędził. Chciałbym wam podziękować za klimat, jaki stworzyliście na terenie gminy Sosnówka do budowy dróg. I to się na pewno nie dzieje z przypadku. Taki klimat tworzą ludzie, którzy zarządzają gminą, którzy mają i umią znaleźć dobre kontakty i zrozumienie wśród parlamentarzystów, wśród władzy samorządowej, szczeblu powiatowego, szczebla wojewódzkiego, dobre kontakty z władzą państwową. To wszystko się składa na to, że jak analizuję obecną sytuację, tak jak pan wojewoda wspomniał,
budujemy drogi na terenie powiatu radzyńskiego, bialskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, lubartowskiego. Oczywiście tyle, na ile nas stać. To gmina Sosnówka urasta do takiego rodzynka, gdzie się buduje i w najbliższym czasie się będzie budowało najwięcej dróg. Tu będziecie mieli problem, żeby znaleźć gospodarstwo, nie mówię o wsi, gospodarstwo pojedyncze, do którego trzeba jeszcze zbudować drogę utwardzoną.